Mam na imię Kacper, mam 16 lat i pochodzę z mojego miasta w Wielkopolsce. Historia może być trochę długa, ale myślę, że warto jej posłuchać, zwłaszcza jeśli przechodzisz trudne chwile. Zacznę od początku. Chodzę do pierwszej klasy technikum. Mam dziewczynę, jesteśmy już ze sobą ponad 4 miesiące, ale nie zawsze było tak kolorowo. W podstawówce byłem klasową ofiarą, byłem przezywany, obrażany, wyżywano się na mnie i tak przez 6 lat... Z roku na rok, przez te lata, było tylko coraz gorzej. Pewnie się zastanawiacie, a co z rodzicami, czemu nie reagowali, itp. Cóż, na początku nie wypróbowali, ale przez to było tylko gorzej. Przez to przestałem im o tym mówić i próbowałem dawać sobie radę sam. Do czasu potem, gdy byłem już w 4 klasie, nawet oni nie dawali mi spokoju. Ciągle tylko słyszałem, jaki to ja nie jestem głupi, itp. Fajnie, co najpierw wyżywali się nade mną w szkole, a potem jeszcze rodzice, od których nie słyszałem żadnej pochwały, miłego słowa, nic, a w zamian tego obelgi i krzyki. Moja psychika leżała głęboko wdeptana w ziemię. Miałem już wtedy myśli samobójcze i zastanawiałem się, po co ja tak w ogóle żyję. Pod koniec 6 klasy pojawiły się gry. Było to coś, czemu mogłem uciec od codzienności i tego, co mnie spotykało. Nareszcie gimnazjum, nowi ludzie i szansa na normalne życie. Tak myślałem, ale z początku było mi bardzo ciężko nawiązywać znajomości z kimkolwiek. Ale udało się, zakolegowałem się z Wiktorem, właśnie dzięki grom zaczęliśmy. Potem poznał mnie ze swoimi kolegami i wtedy poznałem Szymona. Został moim przyjacielem, w tamtym czasie jedynym jakiego miałem, ale i tak nie było jakoś super. Nie wyróżniałem się za bardzo. Na szczęście moja samoocena zaczęła stopniowo wzrastać. W międzyczasie poznawałem nowych ludzi, ale pojawił się pewien moment załamania, kiedy poznałem dziewczynę. Była ona ode mnie młodsza o rok i chodziła do innej szkoły. Podobała mi się, zauroczyłem się i kiedy miałem jej powiedzieć, co czuję, mój pseudo kolega nakłamał jej, że rozpowiadam, iż jesteśmy parą. Ona obraziła się na mnie i była strasznie zła. Załamałem się po tym. Nie miałem siły o nią walczyć, zrezygnowałem. Strasznie mnie to bolało, to był naprawdę ciężki okres mojego życia. Pierwsze zauroczenie, a tu coś takiego, na szczęście był Szymon. Nie mówiłem mu o tym nic, ale i tak to dzięki niemu i tego, że tak dużo czasu spędzaliśmy przy grach, więc było mi łatwiej zapomnieć. Stopniowo zapomniałem o byłej miłości i wtedy poznałem dwie dziewczyny, z czego w jednej się momentalnie zakochałem. Cóż, mieliśmy podobne zainteresowania, więc szybko się zakolegowaliśmy. Zacząłem spędzać z nimi coraz więcej czasu, aż w końcu, po blisko pół roku, latem w wakacje między gimnazjum a szkołą średnią zeszliśmy się. Jesteśmy szczęśliwą parą. Życie mi się ułożyło. Wnioski z tej historii są proste. Choćby nie wiadomo, jak źle by było i jak nisko byś upadł, choćbyś wylądował ryjem w błocie, to bądź jak dzik. Pchaj tym ryjem w błoto naprzód, do samego końca. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że ta historia komuś pomoże. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.